Właśnie trwa ósma edycja uwielbianego przez widzów Rolnik Szuka Żony. Na gospodarstwie Kamila i Krzysztofa pozostało tylko po jednej kandydatce. Elżbieta i Kamila odesłały do domu po jednym kandydacie. Natomiast jedynie Stanisław wciąż spędza czas ze wszystkimi dziewczynami, które zaprosił do swojego pałacu. Widzowie chcieliby wcześniej odkryć, jak potoczyły się losy rolników i ich kandydatów w programie, jednak ich obowiązują umowy poufności. Okazuje się, że niedotrzymanie ich może ich kosztować horrendalne kwoty. Rolnik szuka żony. Ogromne kary pieniężne dla uczestników programu. Każda edycja Rolnik szuka żony budzi ogromne emocje. Aktualnie widzowie śledzą losy Kamili, Elżbiety, Kamila, Stanisława i Krzysztofa, którzy postanowili dać szansę miłości w programie TVP. W sieci pojawiają się plotki na temat dalszych losów uczestników. Jeżeli wierzyć donosom internautów, to Kamil i Joanna zamieszkali razem, a Bogusia i Krzysztof są już po zaręczynach i planują ślub. Niektórzy twierdzą, że Kamila nie wybrała nikogo. Jednak jaka jest prawda, dowiemy się dopiero podczas finałowego odcinka Rolnik Szuka Żony, a losy uczestników pozostają na razie tylko w sferze domysłów fanów. Uczestnicy nie mogą udzielać informacji na temat tego, jak potoczyły się ich historie w Rolnik Szuka Żony i jak się okazuje, za niedotrzymanie umowy grożą im ogromne sumy. Najniższa kara w Rolniku wynosi 20 tysięcy złotych, a najwyższa prawie 100 tysięcy. To dlatego chłopaki boją się rozmawiać o tym, co działo się podczas nagrań nawet między sobą, cytuję pomponik.pl jednego z uczestników Rolnik Szuka Żony. Takie samej zasady obowiązują również wszystkich współpracowników programu Rolnik Szuka Żony, a szczególnie na opiekunach poszczególnych bohaterów. Uczestnik w rozmowie z pomponik.pl sprawdza również, jak wygląda nagrywanie randek od turystów. Ustawili kilka kamer na statywach, tuż przede mną i dziewczyną, którą zaprosiłem. Włączyli jej odeszli. Czuliśmy się wtedy swobodnie, leżąc na trawie i zapomnieliśmy o tym, że ktoś nas nagrywa, słyszy. Na planie programu Rolnik Szuka Żony obowiązuje również abstynencja w trakcie nagrań, więc uczestnicy nie piją alkoholu.